Tak, moi drodzy, dobrze słyszeliście, koledzy z Play for Fun, znaczy jeden w sumie, postanowili mnie zaatakować i idą ataki na jedno z moich miast, dwa ataki konkretnie, na miasto Sojusz 2. Ja już, tak, sprawdziłem pierwszy atak i to jest 205 ogni, także przed tym atakiem wycofałem piremki, a ściągam ląd do miasta, bo będę się bronił lądem w tym mieście. Na razie to, co mam, to jest właśnie coś takiego tutaj, ale trzy wsparcia idą już, a później jeszcze doślę 120 biremek, bo może tam w następnym idzie ląd z mniejszą ilością ogni i uda się rozbić troszeczkę. Ewentualnie jestem w stanie poświęcić te biremki dla dobra tego, żeby koleś miał troszeczkę nauczkę, bo odpaliłem też czar, który daje mi plus 5 w obronie, z czego jestem zadowolony, wiadomo. I zobaczymy, jak to będzie. Ja będę wam pokazywał te ataki. Pierwszy wejdzie za 11 minut. Tam nie będzie nic takiego, nawet chyba nie będę wam tego pokazywał, bo tak jak mówiłem, tam idzie 205 ogni. Ja sobie zanotuję, gdzie koleś trzyma ognie, później spróbujemy się wybrać po nie do niego. Tutaj wypuściłem specjalnie szpiega, żeby go jeszcze tam trochę zdenerwować. Wczoraj wypuścił w ogóle jakieś gówno na mnie, nie wiem o co mu chodzi, troszeczkę mnie wkurzył, że tak już sobie drugi dzień mnie atakuje. Chyba zacznę mu coś przejmować, no to walnę w niego błyskawicą. W ogóle tak jak sobie przyglądam, to koleś gra od 24 grudnia, czyli już dwa miesiące, a ma ile punktów? On ma 73 765, czyli niedużo chyba. Niedużo, ale postaram go się ukarać i będę też polował na jego wojska, kolego. To nie jest tak, że można mnie bezkarnie atakować. Moi drodzy, a więc tak jak przypuszczałem, tak jak praktycznie wiedzieliśmy, tam były 205 ogni w poprzednim ataku. Póki co miałem wtedy tyle wojska, bo bardziej się nastawiam na obronę lądową. Po prostu chciałbym trochę punktów walki, jestem gotowy nawet poświęcić troszeczkę moich wojsk. Wszystko jestem w stanie odbudować, także nie ma problemu. I póki co na razie mamy sobie takie wojsko i czekamy 24 sekundy na atak. No właśnie, czekamy na atak, żeby go wybronić i może żeby coś zatopić i że może żeby 16 mur, także dosyć duży. Przydałaby się wieża oczywiście, która dodaje tam chyba 10% walki. Oczywiście. I mamy raport. No, powiem wam szczerze, że obrona może nie do końca się udała, aczkolwiek bardzo dużo koleś stracił na pewno. Sporo wojsk wysłał. Nie wiem, tak głupio zrobił, bo on chyba myślał, że może ja nie jestem, nie wiem, aktywny czy coś takiego. No ale zobaczcie jak to wygląda. No 510, bo oddział obywatelski to nawet za to punktów nie dostaje, także 272, 393, 393, 400, no i nawet ze statkami to zobaczcie, już mamy 42 i 61 statków transportowych poszło, także panie Matius, pomimo że może wyczyściłeś to miasto i zdobyłeś 1269 srebra, to i tak ci się nie udało i proszę cię, no nie wyszło ci, no i tyle, no nawet przy szczęściu 5% i przy heroicznej sile, straciłeś 1122 procarzy oraz 154 kawalerzystów, a ja sobie to opublikuję i pokażę to na forum. No i co, dziękuję za punkty walki, które później przeznaczę na twoje miasta. Witam was serdecznie, moi drodzy. No Play for Fun mi nie odpuszcza dalej. Wysłali chyba raczej kolona, bo jak widzimy, to tutaj jest atak, a już sekundę po niej wchodzą wsparcia. Czyli wydaje mi się, że to jest kolon. Sytuacja w mieście, no jest tak, jakby wam powiedzieć. A mniej więcej to wygląda wszystko tak. Zbyt wiele wojsk tutaj nie mamy. No bo nie mamy tych zbyt wiele wojsk. Wydaje mi się, że może uda się to wybronić, no chyba, że ktoś podeśle wsparcie, to by było naprawdę fajnie.
Co ja tutaj sobie wyślę tutaj ognie, bo tych ogni to jest naprawdę szkoda. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Napisałem na forum, czy ktoś mi coś pomoże, to by było bardzo fajne, ale nie wiem, czy ktoś mi pomoże. Zobaczymy. I wysyła na mnie ten Gianni coś tam, Eliaton W, coś takiego. Ten koleś mnie bardzo wkurza i tak, jego miasta będą następne. Zbiorę ekipę i rozbierzemy chłopaczka tak, że mu się odechce grać. Ma tylko 115 tysięcy punktów, także z tego co widzę nie jest jakimś tam super wielkim zawodnikiem. On po prostu to jest typ takiego gracza, który ma dużo punktów i sobie myśli, że może robić sobie co chce, ale my odpowiemy, ja odpowiem na pewno jakąś zorganizowaną akcją na tego kolesia i niebawem potracisz przyjacielu miasta jedno po drugim. Nawet jeżeli uda ci się wbić tego kolona teraz i jakimś cudem ten kolon wejdzie, to i tak, przyjacielu, powiem ci, że i tak cię dojadę, i tak cię dojadę prędzej czy później. Rozbuduję swoje wojska i wtedy będzie problem z tobą. Poinformuję was, jak to wygląda mniej więcej. Później, no, kolon ma wejść podobno za godzinę i 6 minut, jeszcze nie wiem, czy wyślę jakieś ataki przed samym kolonem, zobaczymy, czy to sobie dogra, może już te ataki idą, ale są ukryte, ciężko powiedzieć. Ja na niego wysłałem 24 ognie w takiej odpowiedzi, jak on na mnie, no i zobaczymy, no bo to jest na przykład tu te miasto, no to kolon by szedł, ile? Kolon by szedł 4 godziny, także... bardzo możliwe, że właśnie wysłał tego kolona. No prawdopodobnie wysłał, no tak mi się wydaje. A ile na przykład by szły ognie? Jeszcze sobie zobaczmy. Ognie by szły 44 minuty, czyli wszystko jeszcze może dograć. Zobaczymy, jak to będzie. Może sojusz pomoże i może ktoś mi udzieli wsparcia i bym się bardzo cieszył, jakby ktoś udzielił. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Razem ze mną jest mój przyjaciel. Halo, przyjacielu. Przyjacielu. No cześć. Tak. To jest mój przyjaciel i jakiś pedał z Playfor, kurwa gówno, wysłał na mnie kolona. Ale Piotr wysłał bardzo dużo cebrów, także mam nadzieję, kutasie ty jeden, że ci to nie wejdzie, nie? A w ogóle to już jesteś zjechany, jak to oglądasz. Zjem cię, kurwa, i nasram. Oberwę ci głowę i nasram do środka. Prawda? Pomożesz mi zjechać tą pizdę? Jakiś w ogóle koleś jakiś z dupy. A nie mówię, że nie mam czym, tylko mówię, że jak będę miał czym. Tak, fajnie by było, jakbyśmy mu zabrali, kurwa, z 10 miast, to by się osrał. Ty, ja znam takich cwaniaków, co ma... Już spotkałem w świecie Grepolis, co mają po 100 tysięcy punktów, a jak zaczynasz im się dobierać do dupy, to piszą do ciebie i płaczą później, nie? Wiesz, myślę... No, tak wcześniej było też, no bo to nie ma znaczenia, że ktoś ma więcej od ciebie punktów. Bierzesz kolegów i jedziesz taką pizdę, nie? O, jeszcze... Koledzy rzucają mi ty, także ja będę tutaj się starał zrobić cofkę, moi przyjaciele, i wstawić wszystko przed kolonem i mam nadzieję, że to się uda. Prawda, kumplu? Zobaczymy jeszcze, o której ten kolon wjeżdża. Piotra, wsparcie wchodzi stary idealnie między ostatnim atakiem. Już mi się wydaje, chyba że on jeszcze, kurwa, jakieś boskie postacie wyśle, ty. Przed tym atakiem. Samym. To by była trochę lipa wtedy. Myślisz? No może. Ja nie wiem, czy oni są wypompowani z mityków, czy nie. Ja tam mam wiedzieć. No ja wiem tylko, że ten to jest jakiś przygub, kurwa, ten. Gianni HLSW. Kurwa. Co to za łoś jest, ty? Ale wsparcie dobrze dograł, sekundę po. No dobra. A więc podczas... kiedy ten śmieszny cały Play for Fun atakuje moje miasto, ze mną jest mój przyjaciel Platyna. Przyjacielu. Cześć wszystkim. Cześć. I kurwa staramy się troszeczkę sklinować to i w ogóle, żeby tak, żeby było wszystko dobrze, nie? Ty w ogóle nie można wsparcia co? Będzie dobrze. Ej, czemu nie mogę wsparcia cofnąć? A nie, bo to przychodzący, jaki jestem tureń, kurwa. A tego mogę też...
Mogę, no jaki ja jestem głupi. Dobra, za minutę wchodzą, no, podejrzewamy, że co to będą, że to, ja myślę, że to będą albo same ognie, albo, nie wiem, no, albo kurwa, no już sam nie wiem, co to jeszcze może być, stary. No, co on wysłał? Mógł wysłać jakieś boskie postacie? Ognie. No ognie. Ognie chyba z mantami, albo ognie z harpiami. No, też mi się tak wydaje. W ogóle tu mam jakieś jeszcze wojska, ten, no szkoda i tych nawet, to ich je od razu też odeślę. Lećcie tam chłopaki, niech zostanie samy oddział. A 40 sekund do ataku. No i tyle. Kolej, jeszcze raz sprawdźmy sobie punkty kolesia. On ma 115 tysięcy punktów walki, całkiem nieźle, i 132 872 punkty, ale któreś miasto jego będzie na pewno moje, może nawet wszystkie. Albo sparę. Damy dziadowi. Postaram. 19 sekund do pierwszego ataku, przyjacielu. Następny za 3 minuty i 50 sekund. Tam się nie obawy. Nie może być źle. No nie, źle nie będzie. 3, 2, 1, 0. I co najpierw poszło? Te 44 ognie, no ja je robi z bohaterem, ty? Naprawdę? Aż tak kurwa mnie poniża, wysyłając 44 ognie w ataku czyszczącym? Czy on kurwa sobie myśli, że to ja jestem? Do chuja! Co za leszcz, kurwa, 44 ognie przed kolonem, kurwa! Jeżeli to oglądasz, to co ty myślisz, że co ja kurwa jestem, ty dziadu, ty kurwa, ty... Przepraszam, się uniosłem. No ale co za koleś, ty! 44 ognie mamy wysłał. Do czynienia... Ma do czynienia z wyjadaczem. O, mamy do czynienia z wojownikiem, kurwa stary. Oj, to wojownik. Dobra, za 2 minutki włączę nagrywanie, jak wejdzie następny atak. He. Co za koleś, ty. Mów, przyjaciel. Jakaś tam taka... No, mów. Jeszcze tam jest taka jakaś ruda z dzisiaj, nie? Która przyspiesza tą, czas okupacji, nie? No. Że krócej czekasz. No. I tak, moi... No i ostatnia to jest ta Artemida, która jest bardzo dobra. Aha, i tak, moi drodzy widzowie, robimy tak, jak bo ten idzie tutaj drugi atak przed kolonem, to prawdopodobnie będą też jakieś wojska, których nie chcę marnować, czyli parę sekund przed wejściem tego ataku wysyłam wesprzyj i od razu jak atak wchodzi, to cofam to tak, żeby całe wojsko było przed kolonem i wtedy zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja tak z 4 sekundy przed tym drugim atakiem wysyłam, właśnie teraz wsparcie poszło, miasto jest puste. Czekamy aż atak wejdzie, atak wszedł i od razu mogę sobie cofnąć te wsparcie i wszystko wróci mi pięknie przed tym. Dobra, raporcik z tego ataku. Ten atak wygląda 7 mantykor, z czego kurwa debil stracił 7 z 90 ogniami. Ty, no koleś jest naprawdę niemożliwy, stary. Straciłem co prawda swoją tą ochronę, ale 7 mantykor, a ja straciłem kurwa tą, wiesz, ten ludzi tych spowołanych, nie? Nie no, koleś jest naprawdę jakiś troszeczkę dziwny i niesamowity. Zaraz zobaczymy sobie. Także proszę bardzo, kolon wybroniony z tego co widzę, bo nie wszedł 36 tych, także sprawdźmy sobie, jak to wygląda. Co koleś wysłał? Wysłał 60 ogni kolona, 722 procków, 81 chopków, 79 kawalerzystów, 30 harpii, 8 medus, no i z Atlantę na 12 poziomie, a u mnie tak, 73 biremki padły, niszcząc przy tym 60 ogni i 11 lądu. No a w wojskach to Piotr stracił 13 cebrów, a ja 13 szermierzy, 8 procków, 55 łuczników, 26 chopków i 13 rydwarów. Miasto jest obronione, kolon nie wszedł, wrzucę wszystko na forum, żeby ludzie wiedziały. Także to nie jest żaden wielki wojownik, szykuj się kurde, bo zaraz do ciebie się niedługo wybierzemy. Trzymajcie się, dziękuję Platyna za pomoc.